7:09. Rozmowa poranka. A naszym kolejnym gościem jest profesor Łukasz Mończyk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, mamy taką rzeczywistość polityczną, bo jesteśmy blisko tego minionego weekendu, w którym przeszły przez, można by powiedzieć przez Polskę, ale chociaż głównie przez Warszawę, przeszły marsze, wiece różnego rodzaju, polityczne spory są cały czas rozgrzane do czerwoności. Mieliśmy ze sobą wiec Donalda Tuska w Poznaniu, który zebrał już według różnych szacunków, oczywiście organizatorzy zawyżają, policja można powiedzieć, że zaniża, no ale kilka tysięcy osób na pewno się zgromadziło w stolicy Wielkopolski. Mieliśmy Paradę Równości, która także przeszła przez Warszawę, no i także Marsz dla Życia i Rodziny w ostatnią niedzielę. Jak się odnaleźć w tej rzeczywistości, która mam wrażenie, że bardzo się mocno radykalizuje z bardzo wielu stron, mamy coraz bardziej ostry język, a jeszcze wakacje się nie rozpoczęły. No i teraz pytanie, czy taka racjonalna osoba, która nie za bardzo chce uczestniczyć w tym sporze politycznym, czy ona się potrafi odnaleźć w tym? Tak, na pewno Warszawa jest wykładnią dla tego wszelkiego rodzaju manifestacji, bo rzeczywiście tam, gdzie jest telewizja na żywo, tam warto też właśnie manifestować swoje poglądy. Oczywiście mieliśmy, można powiedzieć, zestaw różnych światopoglądów prezentowanych na ulicy. Z jednej strony ja zgadzam się oczywiście, że poziom emocji jest cały czas wysoki i chyba jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której te emocje rosną, natomiast jeżeli ktoś sobie pochodzi po ulicy, to może też trochę, można powiedzieć, złagodnieje, bo kontakt z naturą, czy można powiedzieć rekreacja też dobrze wpływa, więc to chyba są zalety tego, że ludzie chodzą. Ale tak naprawdę rzeczywiście, chcąc nie chcąc, jeżeli poruszamy się w stolicy, no to w pewien sposób też stajemy się uczestnikami różnego rodzaju wydarzeń albo bezpośrednimi świadkami tychże myślę, że możemy sobie zadać wówczas pytanie, co jest nam bliższe, prawda? Jaki rodzaj poglądów jest dla nas reprezentatywny. A biorąc pod uwagę to, co redaktor mówił, to rzeczywiście niemalże całe spektrum polityczne się zaprezentowało w kolejnych marszach. W związku z tym jest to jakiś rodzaj właśnie takiego, powiedziałbym, często biernego uczestnictwa. Jak się przed tym bronić? Ktoś może powiedzieć, nie pójść na marsz, ktoś inny może powiedzieć, wyłączyć telewizję, nie zaglądać do internetu i w tym sensie żyć jakby poza tą bańką, która nas cały czas, mówiąc kolokwialnie, zasysa i wymaga od nas różnego rodzaju postaw właśnie identyfikujących. Bo tak naprawdę polityka, którą obserwujemy, jest polityką tożsamościową, prawda? To nie jest tak, że my mamy tu jakiś racjonalny konsensus, tylko tak naprawdę każdy znowu, bardzo kolokwialnie, ciągnie w swoją stronę i w związku z tym jest problem, żeby przed tym uciekać, dlatego że oczywiście każdy z nas jest przedmiotem zainteresowania i polityków, no i tym samym polityki. Ale czy to jest tak, że ta radykalizacja języka, ona mówi nam, że mamy jakiś bardzo poważny problem z demokracją, czy wręcz przeciwnie, te marsze pokazują tak naprawdę, Polska jest jakąś wyspą wolności, tak naprawdę, która mówi, możecie tak naprawdę maszerować w jakim marszu chcecie, możecie mówić co chcecie i wyrażać jakie poglądy chcecie i co pokazuje, że jest jakąś, mam wrażenie, podstawą demokracji. Dalekie są od skrajności. Ani nie jesteśmy wybitną demokracją, ani nie jesteśmy upadłą demokracją, bo można powiedzieć, książkowa demokracja jest tylko w książce, a tak naprawdę większość demokracji ma większe lub mniejsze problemy właśnie z jakością procedur, które w niej są zakodowane. To jest jedna kwestia. Ale tak naprawdę oczywiście, że to, że mamy możliwość konstytucyjną do tego, żeby wyrażać, żeby się gromadzić, żeby wyrażać swoje poglądy, jest no nie tyle zdobyczą, tylko pewnym standardem demokracji, o którym chyba nawet nie powinniśmy dyskutować, bo to jest coś bardzo naturalnego. Natomiast oczywiście radykalizacja bierze się z tego, że ogólnie obniżył się poziom debaty już od lat, dlatego że
taka debata bardzo emocjonalna jest dużo bardziej inkluzywna, to znaczy dużo łatwiej ludzi włączać w dyskusję albo zainteresować ich pewnym zjawiskiem, pokazać im świat czarno-biały i wtedy oni dużo łatwiej wybierają. No i oczywiście partie liczą na to, że wybór padnie na nich. W związku z tym te emocje są podgrzewane, a to, że dzisiaj możemy się komunikować w czasie rzeczywistym, że możemy się komunikować z politykami również w taki sam sposób, to tak naprawdę te emocje znowu podkręca, tak? Bo tak naprawdę my recenzujemy te wypowiedzi. Politycy z każdym największym w ich mniemaniu przesłaniem biegną, umownie mówiąc, do Twittera czy do mediów społecznościowych, muszą to zaprezentować, to jakość tego jest, jaka jest, tak, z tym też musimy żyć i musimy się przygotować właśnie na nie tyle jakościowo gorszą, można powiedzieć, co do zasady demokracji, ale po prostu biorąc pod uwagę to, że pewne standardy się obniżyły, dlatego że, tak jak mówię, one są bardziej absorbujące, te, które są niestety dużo mniej estetycznie pożądane, dlatego jakby z tym się musimy mierzyć. I tutaj właśnie ta emocja w dużym stopniu kreuje, napędza te różnego rodzaju manifestacje polityczne, różnego rodzaju, bo manifestacja nie musi być tylko marszem. Manifestacja może być rzeczywiście tym aktywizmem, czy aktywizmem, jak niektórzy mówią, czy aktywizmem w mediach społecznościowych. To teraz spójrzmy na to, co się dzieje w konkretnych partiach politycznych, bo za nami jest wiec Donalda Tuska w Poznaniu i tam już nie pojawiły się inne ugrupowania opozycyjne. Zresztą spoglądając na najnowszy sondaż Super Expressu, wydaje mi się, że inne ugrupowania już tylko tracą na wspieraniu Donalda Tuska, patrząc na Lewicę, która straciła, także na Trzecią Drogę, czyli tę koalicję Szymona Hołowni z PSL-em. Rośnie z kolei cały czas Koalicji Obywatelskiej. No i już także były pokazane, że to liderzy innych partii opozycyjnych mówią, mamy inny kalendarz, nie musimy się pojawiać na marszach z Donaldem Tuskiem. Czyli co, wracamy do pewnego rodzaju sporu wewnątrz opozycji. Także pojawiły się z kolei głosy w samej Gazecie Wyborczej, które mówią o tym, że jedynym rozwiązaniem może okazać się jedna lista, bo sam marsz 4 czerwca, który był wielkim frekwencyjnym sukcesem opozycji, okazuje się, że nie przekłada się tak mocno na sondaże. Oczywiście podstawowy spór to jest spór o liczbę list i z tym pewnie będziemy się mierzyć do samego końca, w którym będzie można te listy zgłaszać, ale nie może dziwić to, że inni liderzy opozycji nie ustawiają się przy Donaldzie Tusku, bo 4 czerwca był takim momentem, można powiedzieć, mobilizacji takiej, którą w dużym stopniu napędziło Prawo i Sprawiedliwość, w związku z tym nie wypadało liderom opozycji nie pojawić się wszystkim na tym marszu. Natomiast w tej sytuacji, w której szedł przekaz, że tak naprawdę Donald Tusk oferuje wszystko to, co oferują pozostałe partie opozycyjne, jest zabójczy tak naprawdę dla tych partii, w związku z tym one muszą przynajmniej próbować jakby jakąś niezależną agendę budować, spotykać się z ich przekonaniu z własnymi wyborcami, tak, że jednak ten wyborca opozycyjny jest różny i na tym dbać czy bazować, jeśli chodzi o swoje kalkulacje polityczne. I w tym sensie rzeczywiście to będzie tak prawdopodobnie teraz, dopóki nie zapadnie, tak jak mówię, jakaś decyzja dotycząca list, że te grupy będą występować osobno. Mieliśmy Lewicę również, która prezentowała swój program czy swoją analizę w niedzielę. W związku z tym widać, że dążą do takiego, proszę powiedzieć, do takiej samoidentyfikacji, co oczywiście trudne jest do kwestionowania w sytuacji, w której no każdy o ten polityczny byt walczy. Natomiast oczywiście presja ze strony mediów, zwłaszcza tych przychylnych opozycji, jest taka, aby kalkulować tę rzeczywistość właśnie w stronę jednej listy, bo rzekomo ta jedna lista miałaby dać ten upragniony sukces w postaci zwycięstwa w jesiennych wyborach. To teraz spoglądam także na Prawo i Sprawiedliwość, bo tu z kolei doszło do zmiany personalnej, jeżeli chodzi o szefa kampanii wyborczej. Tomasz Poręba zrezygnował, teraz ma być to Joachim Brudziński. Nie będę już nawet pytał o to, czy to jest dobry wybór, czy zły wybór. Po prostu człowiek z partii zastąpił człowieka z partii. Bardziej mnie zastanawia zupełnie coś innego, bo ten ruch oznacza, że coś w kampanii
złego się działo. Zresztą mieliśmy pewnego rodzaju sygnały, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, które powodowały, że sygnały, to można tak bardzo delikatnie nazwać, mówiąc o tym dramatycznym i tragicznym, skandalicznym właściwie spocie Prawa i Sprawiedliwości z Auschwitz, były różnego rodzaju sygnały, że coś z kampanią jest nie tak. Były także ostrzeżenia ze strony koalicjantów Zjednoczonej Prawicy, Adama Bielana, który mówił, że zobaczcie, kampania zostaje narzucona przez opozycję, że to teraz narrację narzuca opozycja, a nie tempo, które zawsze narzucało Prawo i Sprawiedliwość. Więc do tych zmian personalnych doszło. No i teraz pytanie, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie reagować, bo w sobotę najprawdopodobniej będzie konwencja, która ma przedstawić jakieś kolejne konkrety, tak przedstawiają już część polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i pytanie, czy to będzie zmiana pewnego tonu, bo ja czytałem kilka publicystycznych tekstów, mówiąc bardzo delikatnie, jeżeli chodzi o stronę liberalną, które mówią, że Prawo i Sprawiedliwość słania się, jakby dostało cios od bardzo poważnego boksera i nie wie, jak wyprowadzić ten kolejny kontratak. No ale tymczasem spoglądam na Super Express, no i Prawo i Sprawiedliwości także rośnie w sondażach. Jak to wytłumaczyć? Czy z jednej strony rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest tym słaniającym się bokserem, no ale patrząc na sondaże, na to nie wskazuje. Zacząłbym od tego rzeczywiście, że nie wierzę w taką bezinteresowność polityków i Tomasz Poręba został zrezygnowany, podobnie jak kiedyś Małgorzata Kidawa-Błońska została zrezygnowana, bo po prostu partie widzą, że coś się nie sprawdza, w związku z tym trzeba to zastąpić, więc tutaj jakby nie budzi to mojego zdziwienia. Natomiast o tyle, o ile sama zmiana personalna jest czymś, co jest spotykane, czy dopuszczalne, można powiedzieć, z punktu widzenia politycznego marketingu, no to musi dziwić to, że jednak jest pewien chaos. Znaczy zakładaliśmy chyba raczej, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na konwencję, jeżeli ogłasza, że będzie to wielka konwencja, po czym dowiadujemy się, że zostaje przeniesiona, że pojawiają się jakieś nowe pomysły, w związku z tym to każe domniemać, że no jest jakiś problem, można powiedzieć, czy był jakiś wewnętrzny problem z przygotowaniem tego. Ja poszedłbym dalej. Wydaje mi się, że politycy PiS-u nie tyle kryją się z tym, żeby nie było żadnego przecieku przed konwencją, oni po prostu nie wiedzą, tak jak nie wiedzieli przed poprzednim, chociażby ogłoszeniem 800+, czyli można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński to otrzyma dla siebie i być może kolejny jakiś projekt socjalny, bo tak jestem w stanie sobie to wyobrazić, jest szykowany. Nie bardzo domyślam się, jaki oczywiście, ale rzeczywiście tych game changerów brakuje i z jednej strony opozycja chce widzieć właśnie tego słaniającego się boksera w postaci Prawa i Sprawiedliwości, ale przy tej polaryzacji to tak naprawdę nie wydaje się, że nie ma takiego wydarzenia, które mogłoby trwale zmienić te sondaże, że tak naprawdę gra idzie o to, czy nie tyle, czy można pozyskać potencjalnych wyborców, którzy głosowaliby na Prawo i Sprawiedliwość, ale czy może dojść do sytuacji, w której byli głosujący na Prawo i Sprawiedliwość mogliby na takie wybory nie pójść, bo chyba tylko o to toczy się gra, dlatego że trudno zakładać, że to przejście pomiędzy elektoratu, pomiędzy partiami mogło być tak radykalne, no bo musimy mówić o radykalizmie w stosunku do tego, że jednak scena u nas jest nie tyle definiowana przez środek, można powiedzieć, tylko przez skrajności, w związku z tym wszyscy raczej stoją, można powiedzieć, od prawej do lewej strony, a w tym magicznym centrum nie wiadomo, kto się znajduje, mimo tego, że oczywiście taki wyborca występuje, w związku z tym też nie, jest czymś chyba jednak, do czego się przyzwyczailiśmy, że ten wynik Prawa i Sprawiedliwości jest konstans, prawda, że on jest, no, tam są wahnięcia, natomiast on jest taki, który daje im jakąś nadzieję na arytmetyczne zwycięstwo, natomiast oczywiście nie mówimy tutaj wprost o zwycięstwie wyborczym, to znaczy zwycięstwie takim, w którym Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie samodzielnie zbudować rząd, no chyba, że byłyby bardzo mało łaskawe sondaże dla tak zwanej trzeciej drogi, gdyby ona idąc w koalicji partii PSL i Szymona Hołowi nie przekroczyłaby 8%, wówczas szanse na samodzielną większość pewnie dla Prawa i Sprawiedliwości by rosły. To jeszcze zapytam na sam koniec o kwestię Konfederacji, bo ta wydaje się cały czas, patrząc na sondaże, trzecią drogą i trzecią siłą, chociaż jeszcze niedawno wydawało się to kompletnie czymś absurdalnym, że ta Konfederacja będzie tak szybowała w górę. Co się dzieje, że właśnie bardzo dużo wyborców w samych sondażach skłania się ku
tej opcji politycznej? Czy to się dzieje kilka rzeczy naraz, chociażby sytuacja z sędzią Marciniakiem, czy po prostu skręt w lewo Platformy Obywatelskiej i część elektoratu liberalnego po prostu nie ma na kogo głosować, więc wybiera właśnie taką skrajną prawicę w sensie takim gospodarczym. No i to jest pytanie, na czym polega popularność tej partii w tym momencie? Tak, ja myślę, że to rzeczywiście to jest klucz do rozwiązania, bo kiedyś spróbowaliśmy definiować Konfederację jako zestaw dużych radykalizmów, tak, że jakby w kontekście chociażby początku wojny w Ukrainie, to rzeczywiście ta ich postawę oceniliśmy bardzo negatywnie. Natomiast kiedy sytuacja z wojną, można powiedzieć, przepraszam za wyrażenie, okrzepła i kiedy się do tego przyzwyczailiśmy, to tak naprawdę zaczęło być ważne to, co jest właśnie w tym modelu gospodarczym. A w sytuacji, w której jest inflacja, w której są obciążenia podatkowe, które Prawo i Sprawiedliwość stosuje, mimo tego, że ukrywa to pod nazwami opłat, to tak naprawdę ludzie szukają jakiegoś oddechu gospodarczego. W związku z tym spoglądają rzeczywiście w kierunku partii, które proponują niskie podatki, ale niskie ZUSy i tak dalej. W związku z tym oczywiście, czy to jest prawdopodobne, to jest jedna kwestia, ale można sobie wyobrazić, że z punktu widzenia ludzi, którzy przede wszystkim jakby tego młodego i średniego pokolenia, który chce cieszyć się życiem w rozumieniu konsumpcyjnym, tak? W związku z tym ten rodzaj przekazu Mencena chociażby w jakiś sposób do nich trafia i ta popularność rośnie. Ale natomiast oczywiście Prawo i Sprawiedliwość w tym sensie jest pewną trzecią siłą, że nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko Konfederacja jest w tym sensie trzecią siłą, że w dużym stopniu od niej pewnie będzie zależeć przyszłość tuż po wyborach, to znaczy ja cały czas stoję na stanowisku, że gdyby Konfederacja konsekwentnie, można powiedzieć, wyłączała się z poparcia poprzez wstrzymywanie się od głosu, to w trzech krokach nie udałoby się powołać rządu, a wówczas byłyby kolejne wybory, a kolejne wybory prawdopodobnie mogłyby być pewnym handicapem jednak dla partii, która jest spoza tego mainstreamu PO-PiS i być może to też jest jakaś dla nich szansa, czy jakiś kierunek, w którym oni mogą podążać. I tu stawiamy kropkę. Profesor Łukasz Szmuńczyk, politolog Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7:09. Rozmowa poranka.